Dobra, zatynam. Zatynam? No to niezłe zatynam. Witam wszystkich serdecznie, witam Twitch chat, witam YouTube. A zrobię jeszcze jedną rzecz. Witam wszystkich, witam wszystkich. O. Co? Dlaczego? Chwila, bo ja jestem mindfucka mam trochę, czat. Co to za kamerka? Ej, what the fuck? Dlaczego było mój ry... Co? Jak? Na co? Po co? Dlaczego? Po co? What the fuck? To ja, tak? To jestem ja teraz? W tym momencie? Ja, tak? Żyję? Jestem bambu... Czy działa odgłos z gry? Czekajcie. Teoretycznie działa. Nie wiem, co się odpieprzyło, czemu, bo co? Będę musiał na zapisie streama zobaczyć, co się działo. Teraz tak, mam nowe słuchawki. Nie widać ich, tak, bo są pchełkami. Witam serdecznie w ogóle Twitch chat, witam serdecznie YouTube. Pozdrawiam wszystkich oglądających z YouTube'a, bo dostałem informację, że na YouTubie ktoś to ogląda. Mhm. Także Koks, pozdrawiam wszystkich z YouTube'a, pozdrawiam Twitch chat. Teraz tak, włączę przeglądarkę sobie Twitchową. I tak, kontynuacja. Wizycz. Ogólnie to nie chce mi się siadać do tej gry, jeżeli mam być szczery, bo jest taka, że dostaję zawału. I muszę sobie ściszyć tą grę, bo mam na 100%. Właśnie, mam nowe słuchawki. Ok, myślę, że głośnościowo jest całkiem dobrze. Tak mi się wydaje. Nie chcę zbytnio. Dobra, pieprzę, idę grać w to. Załaduj grę. Kiedy był ostatni save? Tutaj. Nie wiem, nie chcę mi się w to grać, jeżeli mam być szczery, bo to jest straszne. Także nie wiem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nowe słuchawki, które mają więcej basu, kupiłem sobie jakieś, nie wiem, i są fajne, polecam. Aha, okej, okay, super miejsce do skończenia streama, Piotrek. Boję się, już się zaczyna. Boże, co ja robię? Ej, ta gra jest niesamowita. Wiecie? Ej, ja muszę ściszyć to jeszcze, czekajcie. No ja zawału dostanę, już jestem czerwony, nawet teraz, nie? Tak jakby. Także witam, pozdrawiam, jeżeli ogląda to pani w Oniku Julia, to pozdrawiam serdecznie. Wariatko. Wariatko, pozdrawiam. Open this. Nie wiem, czego ja tu szukam ogólnie w tych szafach, ale boję się. Psie. Nie mogę w to grać chyba. Kurwa. Przepraszam, ja jestem strasznie toksyczny na tej serii, bo jak ja się boję, to ja... Tu coś jest. A! O! Przepraszam, ale ja się niesamowicie się spinam. Boże, kamerka jeszcze jest widoczna, ale zapalę chyba już LED, wiecie? Wolę zapalić LED, zasłonić roleta, żeby... Bo tu będzie stałe światło wtedy, nie? Wiecie, o co kamam. Dobra. Kurwa mać, no ja pierdolę. A, policja 997. Dobra, czego ja się boję? Dobra, coś mi wyskoczy na rej, to wyskoczy. Siema. Coś mi wyskoczy na rej, to wyskoczy. Mhm. Aż mi łeb zabolał, ja pieprzę, ale ja jestem dobry. Ech.
Nie wiem, co ja mam zrobić trochę tutaj, w tej lokacji, ale wiem, że na pewno dostałem zawału trochę i mnie głowa zaczyna boleć, aż przez to ta gra jest chora na łeb. Naprawdę. Give me, give me. Kurwa. Okej, teraz chwila, bo... Nie wiem do końca, ja mam tu jakiś klucz znaleźć, czy co w ogóle? Ciekawe, czy tutaj są respy tych potworów w tych szafach, które są, w sensie z tych wszystkich. Bo z której mi wyskoczyła? Ona z tej mi wyskoczyła. Za chwilę otworzymy tą szafę i zobaczymy, tylko ja mam za głośno tą grę, znowu ogłuchnę. Czekajcie, ona mi wyskoczyła z tej szafy. Chwila, głośność zmniejszam. Na 25. Tak, dobra, okej. Czyli ona kutasi w tej szafce, to tej nie ma co otwierać. W takim razie, okej. Dobra, czyli ta szafa jest nie do tknięcia, bo ona nas zabije. Rozumiem. Ale mnie głowa boli. Aha, naprawdę, bez beki. Źle, Piotrek, źle. Not good. Dobra, zatem. Tu w tych szafach nic nie ma. Ta jest pułapką. Jak podejdę, coś się stanie? Matrioszka ta właśnie. No i co? Koks matrioszka, mogę już stąd wyjść? W tej szafie jest ta szmata. Nazwę matrioszkę. Zacięło się. Kurde, nie wiem, w których oni się kampią, te gnoje. No tutaj na pewno jest. Tutaj też jest na 1000%. Nic tu nie słyszę. Policja, kur... Otwórz to, żebym mógł się odsunąć bliska. Ola. Przepraszam, że są jako mąż, ale... Nie wiem, jaki jest mój cel. To jak chyba otworzyłem, tu zginąłem na ostatnim streamie. Tu jest ta gnojuwa, która nas zabije. Z tej szafy takie odgłosy wychodzą. Boję się tej szafy. Z drugiej strony chyba, co? Tu jest potwór. Nie ma? Jak tu nie ma? No to musi być. Nie wiem, co ja mam znaleźć ogólnie trochę. Nie czaję bazy.
o co chodzi, jeżeli chodzi o to tutaj, teraz, ten etap, muszę przyznać, ale już się i tak osrałem. Dobra, Piotrek, ty weź, musisz być, wiesz, o co chodzi, mordo, nie? Siema. Dobra, koks. Nie ma. Kurwa, żeś strzelił tym aparatem, debilu. Gimme się eter. Tutaj jest to bebe rzeczy. Daj mi matrioszkę, koks. Nie wiem, co ty zmieniasz, mordo. Tutaj nie ma żadnego. Tutaj mi chyba wyskoczy. Jolo. Albo nie. Owe. Teraz tak. Tutaj ona nas zabije. Tutaj jest ona, a nie chcemy. Ona była tu chyba, nie? Czy tu? Kurde. Nie pamiętam już, ale już tyle szaf otworzyłem. Halo, wypuśćcie mnie. Mam klucze. Tutaj ją słychać bardzo wyraźnie. Dwie strony. Tu się tak zamknęło trochę. Nie wiem, jolo. Wszystkie szafy prawie są otworzone. Tutaj jest śmierć. A tu? Też nic nie ma. O! Udało się. Progres. Odsłonię wam lepiej roletę, bo wyglądam jak, nie wiem. Okej, okay, koks. Totalny. A, boję się tej gry, boję. F5 to był szybki zapis chyba, nie? A, zapis jest teraz niedostępny. Zapalniczka ciągle nie działa. But I think it might be ghost. Ach, Piotrek, głowa mnie boli przez to, nie wiem przez co. Dziś. Oj!
gdzie miałem uciec niby? Przepraszam bardzo. Proszę, niech mi da save'a. No nie, jak to tutaj? No ale jak ja miałem uciec przed nim niby? Przepraszam bardzo. Co, cofnąć się? Pieprze. No nie, muszę wszystkie szafy od nowa. Proszę nie. Ale chyba tak, bo... Dobrze. No to otwieramy. No. Te są safe wszystkie. Ten też był safe chyba. Okej, okay, dawaj morto szybko. Okej, okay, więc tak. Okej, okay, ja mam otwierać te szafy, dopóki się tam nie będą świeciły lampki, tak? Okej, okay, koks. Okej, okay, tutaj jest sejwik. Tutaj jest śmierć. Tutaj jest matrioszka. Czy ja tylko matrioszkę muszę znaleźć i tam to się poświeci? Ty może tak, czy nie? Nie. A myślałem trochę, że tak, a tu jednak nie. Okej, to jest bezpieczne. I te dwie też są bezpieczne. Czy już mogę? Ta też była bezpieczna. Koks. Nie, jeszcze parę muszę chyba otworzyć. Nie pamiętam, jak z tymi było. Ta była bezpieczna. Tak, ta była na 100% bezpieczna. Ta była też bezpieczna. Chyba. Tak, jest bezpieczna, dobra. Teraz tak, czy już mogę tam iść? Jeszcze. Tu było bezpieczne. Tak. Tutaj nas chyba zje ona. No tu to nas na pewno zje, ale... Okej. Koks? Ta jest śmiercią. Jeszcze nie koks? A nie, już koks. Teraz tak. Proszę F5. Jak to zapis jest niedostępny? Ona mnie zje tutaj znowu. Nie wiem, co ja tutaj będę miał zrobić, jak on tutaj mi wyskoczy trochę, wiecie? A tak będzie. Aha. Albo nie będzie. Zamknij to. Zamknij drzwi. No jak? O co chodzi? Lepiej to na razie zatrzymać. O co chodzi? No, no nie, policja. Nie rozumiem.
No i znowu szafy, no. Ej, nie wiem, o co chodzi w tej grze teraz, jeżeli mam być szczery. Bo, no nie wiem, bo ja się skryłem teraz i co, no i gówno w sumie. No właśnie. Ona jest mega przerażająca, ale czasami wkurza. Może znowu szafy, zajebiście. Koks. Koks totalny. I tu jest szafa jeszcze. Umrę? Ale koks, nie zauważyłem. Nie wiem, ile szaf muszę otworzyć, żeby się aktywował skrypt, że tam mi się to otwiera. Chyba, że tą tylko muszę. Czekajcie, może o to tylko chodzi. Okej, koksik. Działaj teraz, może tam już się zrespiło tamto. Czekajmy, tutaj otwórzmy też to. Okej, ona zniknęła. Tak, okej. Teraz chwila. Moja jeba. Jolo. Jolo. Mordo, jest problem. Chuj widzę. Co? Tam klucz? Myślę, że... Myślę, że tu może być klucz, ale... No, ja tu gówno widzę, no. Taka kwestia. Tak jakby... No... Chwila. Nie ma tu klucza? Chyba nie. Kurczę, no nie wiem. A może gdzieś tu jest klucz? Nie. Chyba nie. Ale czarny to jest pieprze, nic nie widzę. Kurwa, kurwa, kurwa. O, ja cię dupia. Nie. Dajcie mi klucz. Szmaty. Wcześniej nie działało prawidłowo.
Speedy. We are one. Should I do? I don't fucking know. Well. Chwila. Muszę zobaczyć na necie, czy w ogóle, bo to gra jest, jeżeli chodzi o chaptery, bardzo dziwna. Ja chciałbym sprawdzić, czy to, co kiedyś pisywałem, jest tym chapterem, który ja w tym momencie rozgrywam. Jestem po prostu ciekawy. Visage full gameplay. To jest ten gameplay. To jest gra komputerowa. Okej. Czy on jest w tym samym momencie, co ja gdzieś tak? Tak, chyba ja. Aha. O, jest ten moment, co ja mam? Heh, 3 streamy, a ja dopiero mam ten moment w grze. Ciekawe. Teoretycznie zostało mi 25 minut całego chapteru. Ale jaja. Dobra, wiem. Czajcie to. Ale ko... Aha, bo tu pauza nie działa w tej grze. Chuj, chuj. On tu jest? Nie wyjdę stąd. Nie ma takiej opcji. Zbyt się boję. Chodź szmata, no dawaj. Jeden na jeden. Nie bi. Nie wiem, czy powinienem uciekać teraz, czy... Ale go ograłem jak psa. Ten cień nie jest bardzo miły. Skakuj, skakuj, skakuj. Fajna drabinka. A. Ciasny korytarz. Oczko.
Tylko pytanie takie, po co mi to? Aha. Chciałem się cofnąć. Nie wiem. Nie gryź mnie. Chwila, bo ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Chwila, wyłączyłem tego YouTube'a, a chcę się upewnić. Nie chcę w kółko chodzić, nie chcę zanudzać ludzi z YouTube'a. I tutaj. No bo po co to komu? Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Typek se schodzi. Idzie, wysrało mu to coś, tak samo jak mi. Co? A dlaczego nagle mogę to wziąć niby? Czekajcie. Aha, nie rozumiem trochę, ale spoko, niech będzie. Nagle mogę... Okej. Proszę, nieraz mi się naubie. Jak to mój plecak podręczny jest pełny? Nie to. Co? No, koks. Jak to, ale... Ja go chcę przesunąć, mordo. O, właśnie. O, kurde. Kościół. Chwila. Czemu tu nie ma save'a? Takiego save'a. No i co, zjebałem? Chwila, idę się schować. Koks. Tu pauza nie istnieje. Czekaj, jak on to podniósł niby? Obserwuję, co on robi, ten chłop, ale dam wam głos trochę, żeby nie było przynudy. Czemu on ma opcję pick up, a ja nie mam opcji pick up? Ej, no halo, policja. Pick up. Poczekajcie, schowam to może aparat. F. Upuść to wszystko. O. Okej. Teraz podnieś tylko moje itemki. A zmień to, proszę. Halo, aparat, działaj. Aparat nie chce mi działać. Boże. Aparat. Ej, aparat się spukował. Aparat. Aparat. Co jest? Halo. Ej, bo chyba grę zbugowałem.
Ej, bo jest problem taki trochę. A problem to jest, ten brzmi tak. Prawy upuść. No w prawej ręce niby nic nie mam. Halo. Aha. Ej, nie wiem, czym się gra nie zbugowała. Chyba zbugowała. Możesz otworzyć drzwi? Oho. Aparat niby mam, ale... ale nie mam. A i zapisywanie było. A jest jakiś szybki save? Tak, tutaj, ale o Boże, mam nadzieję, że mi się nie zbugował ten aparat, bo jak tak, to to koniec gry. Tak trochę. No bo tutaj trochę to jest ważne. Także proszę nie. Bym był bardzo wdzięczny, jakby się nie zbugowało mi nic. Okej, nie mam aparatu. No to koks. I zażyłem właśnie leki. Ej, gro, problem jest. Nie mam aparatu. Dajcie mi aparat. Nie mam aparatu. Aparat. Aparat. Nie boję się bez aparatu grać, wiecie. Ale koks. Dajcie mi aparat. Ja wyrzuciłem go? Czy ja nie wiem, o co chodzi? Aha. Po co ja tu przyszedłem, skoro to jest nie do ruszenia? Czy ja muszę iść tam, gdzie oni płaczą sobie tak fajnie? A tak. Nie mam zardzewiałego klucza przecież chyba. A, tu nawet nie mogę przejść. Okej. Chwila. Czy ten typek ma ciągle ten klucz? On ma ciągle aparat. Gra mi się chyba zepsuła, wiecie? Chyba zepsułem grę. O Boże, przestraszyłem się, kurde. Chwila, bo mnie to trochę drażni. Kurde, co teraz się tam cofać po aparat? Się to na pewno to zrobię zaraz, ale no ta gra trochę się zepsuła mi. A tutaj gdzieś ponoć powinien być niby zardzewiały klucz.
A, i no jeszcze. Kurczę, nie mam aparatu. Mnie to ciągle trochę... Dobra, ale teoretycznie ten aparat powinien być w moim magazynie, typ, także no... Także koks chyba. Muszę schować jeden przedmiot. Aha, wiem. O Boże, ja mogę teraz tak nieść? Ale nie przejdę z nim tak, mordo. Rzuć go. Puść. A może przejdę? OMG. Nie miałaś jeść leków, mordo. Magiczna, teleportująca się do mnie deska. Okej, koks. Zapisywania, ja wciąż nie mam mojego aparatu. Fuck you. Oh. Dajcie mi aparat. Światło. Ciemno. Super, widzę dużo tak samo jak moi widzowie, co? Czyli wielkie nic, bo nie mam aparatu, który powinienem mieć, ale... Aha. Where I am. Aha, koks. Aha, zużyłem wszystkie swoje leki w ogóle swoją drogą, przypadkowo, tak? A. Super. Czy ja tu widzę parkour? Okej, nie tędy. O! Jestem w miejscu, którego nie lubię, bo tutaj panna się zaraz pi pewnie. Ej, nie mam aparatu chyba, wiecie, chyba umarłem. Chyba gra mi się zbugowała. Tak, trochę to jest bardzo możliwe. Mogę tutaj coś zapalić. Jezusek, koks. Okej, idźmy dalej. Ona jest już useless, więc mam jeden lek ponoć. Halo. Te ślady idą tędy.
do szafy? Jak to? Przecież nie mam już światłości. Nowe itemy, jej. O, mam świece. Postaw, postaw, zapal, ale koks. Nie wiem, po co on. Co mam robić? Bo nie czaję, czekajcie, pauza. Tutaj pauza nie działa chyba w tej grze, ale no cóż. A, pewnie mam iść po śladach, czyli mam iść pewnie w górę. Aparat fotograficzny znajduje się teraz w magazynie. W końcu. Gra chyba jednak ogarnęła, że coś się stało. Ale tu jest fajnie, jasno. Koks. A mogę to otworzyć? Mam leki jakieś? Colgate, ale jaja. A co za zasłonką się kryje? Nic. Wow, zamknięte tutaj? Nie było nigdy zamknięte, ale... Halo? Policja. Zamknęło mnie. Co jest? Halo? Co to ma znaczyć? Halo? Tak jakby... Kto się tapla? Wolałem jak było światło. Wypuśćcie mnie stąd. Nie mogę mieć ciemno, bo jak będę ciemno, to mnie odbije. O, zapalniczka, koks. Halo? Możecie mnie wypuścić, czy nie? Orzesz w dupę, jeża. Cześć. Kim ty jesteś? Albo czym ty jesteś? O! O! Ty działa, a jakoś slow-mo wtedy było takie. Ale tutaj... Ale tu wciąż zacięte. To się zapełnia, ale... O! Tylko nie ona, bo ona mnie... Otwórz! A się stresuje, no nie mogę w takie coś... Co, umyjemy się teraz, tak? Wszystko będzie good?
skok, zbierzemy kąpiel. Cześć, koleżanko. Nie zjadaj mnie, proszę. Weź mnie, chodź na pałsztągę, nie wiem. Jakoś się dogadamy. Czy to jest koniec chapteru pierwszego? Okej, coś się dzieje, ale... Nie mogę do niej podejść. Spokojnie, tak samo mam czarny ekran jak wy. Okej. W ogóle gramy typiarką chyba, wow. To jest ten ptaszek, co jest w lobby. To z naszą córką coś nie tak było? Ciekawe, nawet nie powiem. Ciągle rozmawiam o tym naszej córce. Ciekawe, czemu nasze postacie są takie czarne w sumie, nie? Jest wanna. No. I krew. Okej. Ty, może jednak ojcem gramy? Chyba tak. Taki kaszel. Stoi nasza córka chyba. Co? Co?
the fuck? Czekajcie, bo... O kurwa. Chciałem zobaczyć, czy OBS wszystko tak, ale... o co chodziło? To jest szczęka. Ale to jest naszej córki, tak? Czy kogo to jest? Koniec rozdziału Lucy. Ponury koniec. Trzy kropki. Mogę mieć inny koniec? To jeszcze nie koniec. Ponownie zbadaj dom, a odkryjesz nowe przedmioty kluczowe, które... Wspaniale, tak mi się chce. Daj mi światłość. Teoretycznie chyba teraz nie powinienem się bać. Albo powinienem. Ale skończyliśmy pierwszy chapter. Cox. Okej, mamy szczękę swojej córki. Chyba. Tia. Mamy szczeneczkę piękną. Możemy sobie przybliżyć. Ciekawie wygląda. Naprawdę. Mamy jeszcze dwa chaptery w takim razie. No dobra. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć jakieś właśnie wtedy te... Klucz do garażu. Ciągle nie mamy klucza do garażu. Dobra, skończyła nam się pierwsza... Ją opuśćmy. Cox. A mogę tutaj jakoś to odłożyć na chwilę? Dobra, wysrane w to. Co ja muszę znaleźć, żeby rozdział drugi rozpocząć, co? To jest pytanie. Czyli skończyliśmy rozdział z naszą córką. Tutaj zapalmy światło, tutaj też. Ciągle nie mamy kluczu do garażu. Bo mamy ciągle notkę tą, że ona się... Że ona jest w naszych spodniach w pralni. Ale no nie wiem, gdzie jest ta pralnia. Trochę. To jest krew? Nie wiem, ale jest ciekawie. Dobra, na razie jeszcze się... Nie boję się chyba. Chyba. Tylko chciałbym znaleźć jeszcze... To no chyba nic nie da. Okej, tam pisze, żebym się poprzeglądał przed domem, żeby znaleźć właśnie coś, żeby zacząć kolejny chapter. Czy ja się mam bać? Ja nie wiem, czy ja mam się bać, czy nie. Fuck off. Aparat mój by mi się przydał, wiecie? No kurde, Cox. Okej, co ja mogę znaleźć? Torebka. Ładnie. Zgaśmy zapalniczkę, żeby ten... Mogę swój ten? Nie mam odbicia, jestem tym... Wampirem, proszę państwa. Dobra, rozdział pierwszy zakończyliśmy. O! Kolejna ta. Marionetka, nie marionetka, ale ta. Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, teraz postaram się poszukać jeszcze. Jak nie znajdę, to sobie na YouTubie sprawdzimy. Po prostu. I sobie na kolejnym streamie kolejny rozdział ogarniemy może. Bo tutaj nic nie ma. Okej, mogę coś dotknąć. Ciekawy. Misiek.
Sarah and Dad. Teoretycznie tutaj chyba już nic nie mamy, bo tutaj właśnie John and me. Tu jest ciemno. Chyba tutaj nic nie mamy. Ok, pójdziemy jeszcze w inne jedno miejsce. Światłość. W tamtą ciemnicę oczywiście. Są te marionetki i się te no. Wiecie o co chodzi. Przecież ja w to dotknąłem, to czemu się boisz, kościu? To nie wiem co to jest, ciemno jest jak w dupie, nie mogę tego poczytać. O, mogę teraz. Zamknę drzwi, bo się boję. Zapalisz się? Nie. Co to jest? No ale, halo. A, to w tą stronę muszę. The neighbors, sąsiedzi. Super, że jakiś odgłos jest, ale sobie czytam. Aha, koks, są powyrywane strony. Przeczytaj. Ta strona została wyrwana. Aha. Not stonks. Okej, nic tu nie ma. Okej, no jesteśmy w toalecie. Fajny pokój. Dobra, nie wiem czy tutaj coś mamy szukać. Nie wiem. Czekajcie, zamknę się tutaj i sprawdzę, bo chciałbym zacząć ten chapter jeszcze na tym streamie. Zobaczcie, zalaga, bo widziałem, że był. Co? Czekajcie. To jest ta akcja. Aha, bo typek to nagrał dawno temu. I tutaj w ogóle jest niby... A tutaj nie ma tego klucza. Ty, on tam stara wersja to jest tego. Ale jaja, chwila. To visake, hov, tu. Start. Chapter 2. Chapter 2, Dolores. Walkthrough, no komentary. Słuchajcie, co trzeba podnieść, żeby rozpocząć chapter 2? Jestem... A co? Czekajcie. Zerknę sobie na to. A co on podniósł niby takiego? Aha, teoretycznie... Chwila, bo mi tutaj... Dobra, teoretycznie chapter 2 niby zaczyna się... Tutaj. Tak, są klucze. Tak. Chapter 2 Dolores. Rozdział 2 Dolores. Zagmatwany sen. Dobra, no to oczywiście zrobimy na kolejnym streamie. Nie teraz, bo teraz skończyliśmy chapter 1. To bardzo fajnie. Jestem zadowolony. F5.
szybki zapis, elegancko. Ja kończę to pierdołę, bo już za dużo dzisiaj i tak. O Boże. Gierka jest niczego sobie. Według mnie naprawdę. Także co? Ja kończę, dziękuję za obecność. Jeszcze raz pozdrawiam YouTube. Jak ktoś ogląda, jak Julia ogląda, to pozdrawiam Julię serdecznie. A ja kończę. Idę się odchillować trochę, także trzymajcie się, bo nie wiem kiedy. Czy do jutra zaraz się szkoła zacznie, ale dzisiaj wam to wrzucam i tak, pewnie o 21 ten odcinek wleci na YouTube, także no, trzymajcie się do następnego, pa pa.